bardzo serdecznie witam. Bardzo mi miło, że tyle młodych, zainteresowanych twarzy. Mówię również o nauczycielach. Jesteśmy głównym sprawcą z tego zamieszania tutaj. Bardzo się cieszymy, że możemy podzielić się z Wami tak naprawdę naszymi wartościami i pasją. Pasją do edukacji. Wyobraźcie sobie, że ona jest, że ona istnieje i my ją chcemy przekazywać. Przez wiele lat mieszkałam poza tym. Mieszkałam w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii i to doświadczenie w środowisku międzynarodowym chcę przekazywać tutaj dalej. Chcę Wam opowiedzieć o tym, że naprawdę macie nieograniczone możliwości. To wszystko naprawdę jest na dobrze. No i pytanie, jak zacząć? Od czego zacząć, żeby rzeczywiście było to na wyciągnięcie? Chcemy Wam przypomnieć. To jest na Akademii. Jest to nowoczesna Akademia Językowa. Pewnie widzieliście, różne szkoły się zgłaszają. Ale co to oznacza? To znaczy, że patrzymy w przyszłość. Patrzymy, staramy się przewidzieć rozwiązania, których jeszcze nie ma. Chcemy być dla Was. Myślimy o zawodach, które może jeszcze nie istnieją. Ja nie będę miała pewnie okazji studiować kierunek, który zostanie wynaleziony za 15 lat. To coś innego. Język angielski jest narzędziem. Nie patrzymy na angielski jak na przedmiot w szkole. Nie po to, co używamy języka angielskiego, żeby móc osiągać różne inne cele. Jeżeli chcesz zostać sławnym blogerem, jeżeli chcesz dotrzeć do międzynarodowych wizji, stawiamy na cel. Chcemy Wam też pomóc pokonać tą blokadę. Często słyszę, ale ja się świetnie mówię po angielsku, bo mówię z polskim akcentem. To tak naprawdę zupełnie nic nie znaczy. Pytanie. Co robicie w klasie, jak nauczyciel nie patrzy? Tak, dokładnie. Wiecie, ile zajęć w tygodniu, ile dni zajęć?
Program z tym. Maybe, quite soon, in the future, we hope that it will be 2.7 billion. Right now, it's about 1.5. So those of you who have got up to see, you are right. Out of this number, 1.5 billion people, how many of those are named speakers of English? The United States, New Zealand, Australia, the UK, South Africa. How many of those? Anyone from on stage? Anyone from answer? Anyone from answer C? I'm very angry. I'm very glad to see very different answers here. Thank you.
15 milionów. Okay, the thing is that, well, she's Italian. She's Italian, but she speaks English. She uses English to reach more people. So, thank you.
To jest nasz prospekt. To jest to, co 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 Na książkę opowiadając o strategii. A z czym związane będzie używanie precyzyjnego i złego języka? Ja raz oboje. Thank you.
Thank you.